Przyjechaliśmy do miejscowości Tempere w Finlandii. Jest to trzecia co do wielkości miejscowość w całym kraju. Jak na razie przejechaliśmy przez centrum, wygląda to jak taka no, miejscowość przemysłowa. Bardzo dużo wysokich budynków, kominów, szerokie ulice, dużo ciężarówek. Ale i miejscówkę mamy fajną, znaleźliśmy na oczywiście na Park Fortnite. Jest to parking, tam trzy poziomy, bo to jest na takim wzgórzu, nad jeziorem albo nad morzem. Jeszcze nie do końca wiem, co to jest za woda, ale jest przed nami piękna woda, mnóstwo gilastych krzewów, drzew, więc jest zielono, jest pięknie. Pogoda jest taka sobie, bo pada deszcz. Padał deszcz. Dzisiaj teraz jest tak pochmurno, strasznie i chłodno. Tylko 15 stopni ciepła. No ale życie. Mamy na szczęście ogrzewanie, mamy ciepłe ubrania. Jako, że dochodzi godzina druga, czas na obiad, to pokażę wam, jak gotujemy obiad. Nie wierzę, zobaczcie. Coś ty to nazbierała? Maślaki. Co to są maślaki? No takie grzyby. Poszłaś siku. No. Jestem z ciebie taki dumny, Kaśka. Masz jeszcze tego więcej? Tego no, mogło być dwa razy tyle. A wczoraj mówiłaś, kurczę, musimy znaleźć jakieś miejsce i pójść na grzyby. Moja babcia, wiesz, tak jest w Szwecji, że tam normalnie grzyby rosną wszędzie, tylko ludzie ich nie zbierają, bo się na tym nie znają. Mają gąbkę, więc jest okej. Okay. Jakby mieli harmonikę, to by było niedobre. Ten jest podejrzany. Wydaje mi się, że to jest mały maślak, bo patrz, w środku ma już gąbkę. Trzeba wpisać, czy są, masz internet? Teraz, oczywiście, że mam internet. Grzyby podobne do maślaka. Siadaj, kochana, ja ci dam jeść. Odgrzałem dla ciebie specjalnie pastę. Tuńczykiem, a potem będziemy się zajmować grzybkami. Idziemy po więcej grzybów. Mam nóż, Kaśka ma koszyk. Idziemy nazbierać więcej grzybów. No prowadź mnie, to rusałko, do tego twojego grzybnego królestwa. To jest tak, że czasami się ma talent, czasami się go nie ma. Ja nie mam talentu do szukania grzybów. Byłem wielokrotnie w moim życiu, nigdy nie znalazłem żadnego grzyba. No chyba, że na niego przez przypadek wpadłem i potknąłem się, albo ktoś mi wskazał, to wtedy go wyjąłem z ziemi. Tu jest taki malutki, to weź ciachnij te. Ten będzie niedobry. O, znalazłem, Kaśka. Ale to są stare. No nie, czemu to stare? Ładne są, nowe. Piękny grzyb. Łukasz znalazł grzyba. Tu też są. Ojej, ile robaków, fuj. Nie jest ze mną tak źle. Te grzyby wypatrzyłem. Co prawda jesteśmy na polance, więc trudno byłoby ich nie zobaczyć, ale są. Ja tu nic nie widzę. Patrz. Ale to jest po prostu moja ślepota wrodzona do grzybów. Tu jest jeden. Tylko ci pokażę. Tu są, widzisz? Takie nie, mało? Bo jak się popatrzysz na grzyba, to on już nie urośnie. W tym mieście, co jest ciekawego, nie wiem, czy wam Kasia powiedziała, otóż w tym mieście jest najstarsza w Finlandii, możliwe na świecie, sauna z 1906 roku. Publiczna. Sauna publiczna i wybieraliśmy się tej sauny wczoraj, ale nam się niestety nie udało, a dzisiaj jest dużo droższa sauna, to raz, a dwa, dostaliśmy zaproszenie od mojego przyjaciela na północy Finlandii do jego prywatnego domku z tamtego okresu, też bardzo stary i mamy prywatną saunę, także pojedziemy tam. Bo ta sauna z 1906 roku tutaj to wygląda jak... No jak bunkry jakieś. Ona jest ciekawa z tego względu, że jest opalana, ogrzewana całkowicie naturalnymi sposobami, nie używają do niej gazu ani prądu, dlatego wszyscy polecają, żeby tam się wybrać właśnie z tego względu, żeby zobaczyć, jak wygląda taka prawdziwa, stara fińska sauna. Jest to sauna, gdzie osobno chodzą panie i osobno panowie. Do sauny wchodzi się nago. Finowie są do tego przyzwyczajeni. I no cóż, w tygodniu nie jest źle, bo kosztuje 6 euro, otwarta jest od 6 do 10. No natomiast dzisiaj zaczyna się weekend, jest piąteczek, piątunio i niestety sauna już kosztuje dyszkę za wejście, a my jesteśmy na bardzo budżetowym oszczędzaniu, także no niestety rezygnujemy. Ale jeśli wy tu będziecie, to gorąco wam polecamy, wybierzcie się i dajcie znać, jak było. A teraz idziemy do muzeum. No, jestem strasznie podekscytowana, bo idziemy do muzeum, ale do jakiego to zobaczycie za chwilę. Tak, tak wygląda van life. Tu panuje też taka kultura, że zawsze na przejściu dla pieszych, którego nie widać, kierowcy ustępują po prostu pieszym. Zawsze na pewno. Zawsze. W całym świecie. Nie. Masz jakiś samochód. Dobrze, że robisz filmy i będziesz oglądać je jeszcze ze sobą, ze mną. Sama. No?
Nie chcę gadać. Co tam nauczycielu? Zrozum Finów. Ja nie dam rady. Wow! Dzisiaj podczas moich porannych ćwiczeń rozciągających pomyślałem sobie, że zrobię taki gol i kiedyś będę robił już szpagat. Ale no nie będę tak wyglądał. Myślałam, że dodajesz dubbing do tych postaci. Tak tobie mówię. Wklejmy tutaj twoją buźkę potem. No. A tu moją. Albo no. Ulice w mieście są brzydkie, nie ma tu nic specjalnego, są wielkie, szerokie i naokoło są blokowiska. Natomiast plusem Finlandii jest to, że wszędzie, dosłownie wszędzie są ścieżki rowerowe, także jest tu bardzo dużo rowerzystów i oni bardzo intensywnie próbują przejść właśnie na tryb eko. Sauna, tam też. Trzyna. I tam następna. Finowie kochają sauny, w ogóle to sauna fińska to wiadomo, że z Finlandii, nie? I mają pływające sauny. Wszędzie są sauny. W każdym domu dużym są, w każdym domu na wsi tak dalej są sauny, a w miastach dużo publicznych saun, tak jak na przykład ta. Ten pan przewodnik mówił, że są nawet takie ekstremalne sauny. Jaka to była najciekawsza? Karaoke. Na przykład... Że karaoke można śpiewać i siedzieć w saunie. Albo jeszcze była chyba jakaś sauna, karuzela sauna, coś takiego? No i najciekawsze jest to, że to też pływa w zimie, nie? Jak jest zamarznięta woda i oni sobie wychodzą prosto z takiej sauny, skakują do zamarzniętej wody na chwilę, no i... To jest sekret ich zdrowia. Po 40-minutowym spacerze dotarliśmy. Muzeum Mumików! Jestem podniecona, uradowana! Jesteśmy już po zwiedzaniu Muzeum Muminków. Niestety nie można tam robić zdjęć ani nagrywać filmików. Jest kilka osób, które to sprawdza, dlatego no niestety nie nagraliśmy zbyt dużo materiału. Ale musiałam uwierzyć na słowo i koniecznie tu przyjechać kiedyś i sami zobaczyć, bo muzeum jest przepiękne. Jest tam dużo oryginalnych rysunków i skeczy wykonanych przez Tove Jansson. Są różne modele właśnie wykonane zarówno budynków, jak i scen z różnych książek. No i całe muzeum jest piękne, po prostu przenosi do tego świata muminków. To była moja jedna z ulubionych postaci w Muminkach. Zawsze wywołały we mnie takie poczucie ni to strachu, ni to ekscytacji. Nie wiadomo było, co to jest, kim są te stwory. W ogóle Muminki były super bajką. Ciekawostka z Finlandii. Przed każdym wejściem do klatki znajduje się czyścik do butów. Coś fenomenalnego. Zobaczcie sami. Bo są zrobione z miotły, także... Nie jest to trudne. My też takie kiedyś będziemy rurkę. Właśnie wróciliśmy spod prysznica. Byliśmy na stacji benzynowej, znaczy jesteśmy nadal. Poprosiłam takiego miłego pana, chłopaka, Fina, czy jest, zapytałam, czy jest prysznic, bo nigdzie nie było znaków. No i on powiedział, że jest, że musi mi dać kluczyk. No i udało nam się za darmo wziąć prysznic. Po kilku dniach także jesteśmy... Ciepła woda, orzeźwiająca. Jesteśmy przeszczęśliwi. Na wszystkich stacjach Circle w Łotwie, na Litwie i w Estonii były takie szafeczki, takie specjalne, gdzie można dopompować sobie koło i nalać wody. No i tutaj w Finlandii też są, na innych stacjach, inaczej się te stacje nazywają, ale są takie szafeczki,
jest woda pitna. Tak, właśnie dużym plusem jest to, że to, co tankujemy teraz, to jest woda zdatna do picia. Dobra woda, co najważniejsze. Także nie musimy kupować wody, uzupełniamy tylko baniaki, które mamy. No i korzystamy z tych dobrodziejstw finlandzkich. A tam jest taki maluteńki budyneczek, ten. Taka wiatka, no i tam w środku właśnie jest prysznic. Miły chłopak przyszedł, otworzył mi drzwi. Nic za to nie skasował, no i powiedział, że potem po prostu się wystarczy je zatrzasnąć, także one są zatrzaśnięte, nie mogę wam go pokazać, ale był tam po prostu w środku zwykły prysznic. Jedziemy teraz na nocleg, Łukasz znalazł jakieś fajne miejsce podobno, także jedziemy odpoczywać, szukać łosi, reniferów i jeleni. Wspięli się na skały i z niezwykłą ostrożnością. Przed wami drink o nazwie Long Drink. I przede mną również, jeszcze go nigdy nie próbowałam. Jest to specjalny drink, który wymyślono w 1952 na olimpiadę, która odbywa się w Helsinkach. Składnikami jest gin i grapefruit. Zaskakująco dobre. Łukasz mi nastawił, że to będzie niesłodkie i gorzkie i takie cierpkie. Jest bardzo dobre. Nie czuć w ogóle alkoholu w tym drinku, więc trzeba uważać, jak się go pije, bo można nam pić jedną puszkę, drugą puszkę, dziesiątą puszkę. No ale no, podejrzewam, że przy dziesiątej to już się chyba ktoś zorientuje, bo to ma 5,5% alkoholu. Czuć alkohol, że tam jest tym, czuć ten gin, smak ginu, ale nie czuć, że tam jest alkohol. Jakiś podrabiany chyba. Ciekawe. No bo pisze, że 5,5%. No nic, jest to narodowy. Jak płynęliśmy z Tallina do Helsinek, to ludzie mieli takie wózeczki, jak ja mam to dworze wodę, wyładowane paletami po prostu. Tak, taka babcia jedna miała chyba 6 kartonów, takich palet wielkich tego drinku. Dziadki, no pełno ludzi było właśnie z takimi alkoholowymi, bo dużo ludzi jeździ do Tallina, płynie promem do Tallina, kupują dużą ilość alkoholu, no i wracają do Helsinek, bo alkohol jest tutaj bardzo drogi, a w Estonii, jest troszeczkę tańszy. Był. Pamiętacie ziemniaki z odcinka 40? My je cały czas robimy, my cały czas praktykujemy. Cały czas je jemy. Cały czas je. Cały czas ziemniaki. Tutaj widzicie. Ostał się tylko... o jeden. Ostatni. Idealny. Poka? O tak. Wiecie co ja robię? Szybko wam jeszcze zdradzę ulepszenie. Jak już je wyjmuję z tego grilla, to otwieram. Wrzucam masełko, zamykam z powrotem i zostawiam. Aha, posolę w międzyczasie. I ono to masło się rozpuści. Aż zjadłam, wiecie, i on ten takie to jest dobre, jeszcze trzeba posolić. Lepsze są te mniejsze. Szybciej się robią, takie. Aha, czyli mniejszy rozmiar ziemniaka. Mniejszy rozmiar ziemniaka lepszy, bo ten duży się spieka z zewnątrz, a do środka jeszcze nie dochodzi, a małe się równomiernie obrobiły, także... Niam. Cały dzień było zimno. Cały dzień było pochmurno i nieprzyjemnie, a teraz po południu zrobiło się słonecznie, jest cudownie. Teraz wam sprzedam ciekawostkę, zanim Kaśka zacznie śpiewać znowu. Tam jest domek i tam jest domek. Oni po prostu mają, każdy ma swój domek, potem kupkę lasu, troszeczkę lasu albo jakiejś tam ziemi, potem znowu jest i do tych wszystkich domków jest jedna droga. O, pojedziemy nad jezioro, wjedziemy w jedną sądruszkę i pójdziemy spać tam. Otóż nie. Wszystko to są prywatne tereny, więc wszystkie jeziora dookoła są otoczone prywatnymi domkami, posesjami. Nie ma tam żadnych ogrodzeń, no ale ewidentnie widać, że to ludzie tam mieszkają albo mają jakieś domki letniskowe. Ale nie można tam, raczej no nie wypadałoby wjechać komuś na posesję i tam się rozłożyć. I feel.
Cudowne. Kawka, niedzielny poranek, słońce świeci, jeziorko, nikogo kompletnie nie ma, ptaszki śpiewają. Jezioro jest tak spokojne, że no, mam wrażenie, że to jest tafla szkła normalnie. Cieszę się, bo wczoraj było pochmurno przez pół dnia i było tak deszczowo, mokro, nieprzyjemnie i no, nie lubię takich pogód, takiego momentu, ale jak jest słońce, to jest super. Jak jest słońce, to jest życie. Nawet do Kaśki mówiłem, żeby może zawiedźmy się po prostu i jedźmy szybciej do tej Portugalii. Ale na szczęście słońce to chyba usłyszało i wzeszło. A propos słońca, to przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawostka. Otóż w Finlandii w zimie słońce wschodzi o 9.40, a zachodzi o 14.40. Także Finowie mają tylko 5 godzin słońca w ciągu dnia. Jeżeli w ogóle jest. Oto nasza miejscóweczka w Finlandii. W przyrodzie. Tu jest nasz samochód. Dzisiaj rano pojawiły się jeszcze jakieś osobówki, bo tutaj jest pomost i tam jest zejście do łódek. Więc panowie sobie wjeżdżają swoimi łódkami na tych przyczepkach. No i później płyną na całodniowe wędkowanie po jeziorze. To jest jezioro takie niewielkie, natomiast to jest część takiego ogromnego jeziora. Więc tam za tymi drzewami jeszcze tam, no jest jeszcze 10 razy większa powierzchnia wody. Ale tu jest i tak przepięknie. Kochanie, kawusia do ciebie. Dziękuję. Proszę. Jestem tam? Mhm. O, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Z okazji niedzieli. Niedzieli. Niedziela jest cudownym dniem. Kawa, cudownym napojem. Mimo iż yerbę też lubię. Jedziemy na północ w kierunku zamku do Savonliny. I zatrzymaliśmy się na kawkę w przepięknym miejscu. Na wsi. Mhm. To są w jakiejś takiej zagrodzie, która kiedyś była jakimś wielkim gospodarstwem, a teraz zrobili to na taki luksusowy... taki no niby hotel, restauracja, kawiarnia, no i bardzo dużo terenów wokoło. Na dole jest jezioro, także za chwilę zrobimy sobie spacerek. Mnóstwo ludzi, fajnie. Mhm. Przepięknie. Moja babcia na działce mogłaby otworzyć taką kawiarnię, bo dokładnie, prawie dokładnie tak działka wygląda.